Siema, siemańko. Dzisiaj kolejna paczucha Perfect Fishing Mystery Box. Wypchana jest po brzegi, od razu zajrzałem, co tam jest w środku, bo nie mogłem wytrzymać. Zobaczmy, co zawiera ten właśnie box. Oczywiście pierwsze, co mi tutaj wpada w oko po otwarciu, to jest ulotka z tyłu. Protip, bardzo ważne rzeczy. I przede wszystkim sam środek, dobrze opisane przynęty. Jakie przynęty na daną rybę, na jaką technikę, warto tutaj się na chwilę zatrzymać i na spokojnie to sobie wszystko przeczytać. Absolutnie dla mnie nowe przynęty, nigdy ich nie miałem w ręce. Są to przynęty Canal Gratis. Dwie sztuki, każda z nich ma, z tego co widzę, 20 gramów. Otworzymy to, jak to wygląda konkretnie. Jest to swojego rodzaju twister, bardzo fajnie wykonany. Ciekawi mnie mocno, jak on będzie się zachowywał w wodzie. Nie jest to teoretycznie bardzo duża przynęta twisterowata. No, powinno to robić robotę, szczególnie jeżeli chodzi o łowienie właśnie majowe, jakieś lekkie uzbrojenie. Zobaczymy, czas pokaże, na pewno spróbujemy. W ogóle mam taki pomysł, żeby tego boksa wziąć w całości nad wodę i łowić tylko na to, co jest w tym boksie. I chyba tak zrobimy, bo są tutaj naprawdę bardzo fajne tematy. Odbiegając trochę stricte od przynęt, oczywiście wlepa musi być. Wędkuję w 2024 roku, ryby, woda i ja. Spoko, na pewno poleci na któreś pudełko. Idziemy dalej. Ściąga zawsze musi być otwarta i idziemy dalej. 10-centymetrowy Ricky the Roach z Westina. Raczej nie muszę nikomu przedstawiać tej przynęty, bardzo fajna. W takim różowym kolorze, co prawda na chyba rozmiar większe już miałem ryby, miałem efekty, więc myślę, że na te 10-centymetrowe również będą brały ryby. I nie tylko szczupaki, bo bardzo fajnie na niektórych wodach, między innymi na mojej, sprawdza się to na sandacze, więc byle do czerwca. I tutaj mamy paczuszkę z Mikados. Jest to przypon tytanowy, w zasadzie dwie sztuki, 20 cm każdy. Mikado Jaws. Ja jestem raczej zwolennikiem dłuższych przyponów, ale jeżeli chodzi o tytan, myślę, że będzie w zupełności wystarczający. Czas pokaże. Idąc dalej, jak jesteśmy przy Mikado, paczuszka główek jigowych, 7-gramowych, 4-0. Takich główek absolutnie nigdy za wiele. Idziemy dalej. No, kolejny twister. Dwupak twisterów z Relaxa. Dwa kolory. No, twister jak to twister. No, to jest klasyka, legenda. Nie muszę tutaj raczej za bardzo się na ten temat rozwijać. W międzyczasie wpadła mi bardzo fajna obrotówka w łapę, czyli żuk. Żuk 9-gramowy z Polspinga, absolutnie dobry temat. Wydaje się, że jest to małe, ale na szczupaki, okonie, jak najbardziej tak. Bywają dni, że szczupaki naprawdę atakują w małe przynęty, ale bywają dni odwrotnie, że walą w wielkie kotlety. To będzie na pewno dobre na dzień, kiedy te szczupaki nie będą zbyt chętne i będą bardziej waliły w jakieś tam mniejsze przynęty. Chociaż ten żuczek, myślę, że u mnie akurat, sprawdzi się bardzo dobrze w czasie łowienia okoni. Jak jesteśmy przy blachach, jest tutaj blacha Atom z Abu. Nie miałem jej nigdy w ręce, więc jeszcze nie wypowiem, ale tak na pierwszy rzut oka wygląda całkiem sensownie. 25-gramowa blacha, Atom, srebrna, musi łowić. Nowość z Mikado, jest to cykada. 5,5-centymetrowa, 10-gramowa na okonie, na pewno będzie spoko. Testowałem chyba w większym rozmiarze, naprawdę dobrze to wygląda, dobrze się prezentuje, bardzo fajnie pracuje. Na efekty poczekamy do lata i wtedy będę mocno atakował właśnie na takie cykady. I ostatnie w pudełku, co znalazłem, no to jest Westin Swim pływający. 10-centymetrowy, 31 gramów, naprawdę spoko temat, tym bardziej, że szczupaki uwielbiają te przynęty, a najlepsze jest to, że akurat w tym kolorze jeszcze nigdy nie miałem żadnego rozmiaru swima, więc jak najbardziej spoko. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo rzeczy. Jest to boks wypchany bardzo konkretnie, ale fajne jest to, że są tutaj przynęty, które działają. No bo musicie się ze mną zgodzić, że klasyczny twister, jerk, wahadłówka, obrotówka, no riki, no to są tematy, które na pewno będą robiły robotę. Bardzo fajnie, że oprócz przynęt są
główki dźwigowe, są przypony, bardzo spoko, bo na dobrą sprawę bierzecie wędkę, bierzecie to i będziecie w stanie wędkować. Ciekawi mnie, jak będzie łowione na te twistery z Canal Gratis, ale zobaczymy. Twister to twister, powinno łowić. Jak dla mnie box absolutnie na plus, jest tu wszystko, co się przyda, plus nowości do przetestowania, jak dla mnie bomba. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie samego boxa, zawartości, subskrypcji, jak to zrobić, piszcie śmiało w komentarzach, a ja tutaj zacznę się zaraz zastanawiać, gdzie lecieć nad wodę, żeby to przetestować i coś dla Was nagrać. Raz jeszcze, jeżeli macie pytania, piszcie śmiało w komentarzach, a ja lecę nad wodę na bolenie.